कृष्ण कीर्तन प्रभु की जय कृपा से by the mercy of Krishna Kirtan Prabhu przez łaskę Krishna Kirtana एवं Madhusudan Das Baba एवं ईश्वरी माता जी की परम दया से przez łaskę Madhusudana Prabhu Ishwari Dasi. Ye Poland me, ye Europe me, aap sabko darshan karne ka saubhagya mila. I got the luck to meet all of you in Poland and in Europe. Spotkało mnie to szczęście, że mogłem przyjechać do Polski, do Europy i spotkać was wszystkich. Some may think that the devotees of Mahaprabhu only live in India, but it is a wrong idea. Niektórzy myślą, że wielbiciele Mahaprabhu żyją tylko w Indiach, ale to jest błędna koncepcja. Vaishnava Bandhaname kaha gaya jedeshe jedeshe vaishe gaurange raga. In Vaishnava Bandhana it is said that devotees of Gauranga can be anywhere. W modlitwie Vandana jest powiedziane, że wielbiciele mogą żyć w jakimkolwiek kraju. Że wielbiciele Mahaprabhu żyją na całym świecie. Sri Krishna Bhakto World Me, Radha Madhav Ji ka Bhakto World Me Sarvatra hai. Że wielbiciele Rady i Kryszny żyją we wszystkich miejscach na świecie. Aur bhi saubhagya ka baat hai. जो यूरोप में सदाचारी भक्तों मिल रहे हैं कितने? And also our great luck is that in Europe we are able to meet devotees who follow the rules and regulations. I także naszym szczęściem jest to, że w Europie możemy spotkać wielbicieli, którzy podążają instrukcjami i zasadami. Sadaciari bhakto. Bhakto or sadachari bhakto is dono mein bhed hai na. There is a difference between devotees and devotees that follow sadachar. Jest różnica pomiędzy wielbicielem i wielbicielem, który podąża zasadami sadachary. The devotees that follow the four sadacharas, the four rules and regulations. Ci, którzy podążają sadacharą wszystkimi czterema zasadami regulującymi. By meeting such devotees in przez spotkanie Europe, takiego wielbiciela w Europie heart, dil, shital ho zara. Dil, bhar zara hai ananda se. My heart is moje serce moje serce odczuwa szczęście. Europbasi, Polandbasi, samasta bhakto ko bar bar vandam, bar bar dhanyavad. And that is why dlatego też ponownie ja doceniam wielbicieli z Polski i z Europy. Jest pewna starsza Mataji pomiędzy nami. Dayasindhu Dasji, który przyjechał do nas z Niemiec. Madhusudan który przyjechał tutaj i inni wielbiciele, także starsi wielbiciele. Ja jestem najmłodszy. Wszyscy jesteście starsi. Wczoraj było święto pojawienia się Pana Balarama. Kal. Yesterday. Wczoraj. Yesterday. Shri Baladev ji ka jamotsav. Dzień pojawienia się. Urodziny. Dzień pojawienia się Balarama. I odchodziliśmy go.
Obchodziliśmy to święto. Jaha jaha Baladev ji ka vigrah hai wah abhishek adi bhi hua. In whatever temples there are deities of Balarama. W jakimkolwiek świątyni są bóstwa Balaramy, w tej świątyni oni wykonywali abhishek. Chaitanya Charitamritam me. I w Chaitanya Charitamrite. Adilila. W Adilila. Fifth chapter me. W piątym rozdziale. Baladev ji. Baladev. The tattva o Baladevie jest wyjaśniona. Baladev ji se srishti ka vistar, Mahavishnu ka vistar. W jaki sposób wszechświat był tworzony przez Baladziego i wszystkie awatary, które pochodzą od Balaramy. Baladev ji se samast avatar aaye hai. Wszystkie awatary pochodzą od Baladeva. Ewam Sri Krishna ke varbhai bhi hai. He is also the elder brother. On także jest starszym bratem Sri Krishna. Rajalila. W Rajalila. Aur Sri Krishna ka ditiya swarup adya kayabhu ru. On jest drugą swarupą, drugą manifestacją Sri Krishna. Nie ma różnicy pomiędzy Sri Krishna i Baladevą. Jedyna różnica to kolor. Sri Krishna shambarna hai. Krishna jest koloru siam. Blue color. Niebieskiego koloru. And Baladeva jest biały. Varna matra bheda ar sab Krishner saman. Isiliye Bhagavat ji mein jis prakar Krishna lila ka varnan hai, us prakar Balaram ji ka lila ka bhi varnan hai. Dlatego Śrīmad Bhāgavatam lila Śrī Krishna jest opisana tak samo dobrze, tak samo jak rozrywki Baladevy. Jest także opis Rasa Lila, który wykonuje Baladeva. To Śrī Krishna swayam Bhagavān. Krishna jest najwyższą osobowym Bogiem, jest Bogiem, jest źródłem wszystkiego. Govindam Adi Purusham Tamaham Bhajami. Govindam Adi Purusham Tamaham Bhajami. Bhagavad ji ka shar jist do granth mein hai. The essence of Shrimad Bhagavatam. Esencją Bhagavatam. Esencja Bhagavatam jest opisana w dwóch grantach, w dwóch pismach świętych. Ek hai Brahma Samhita. Jedną z nich jest Brahma Samhita. Aur ek hai Krishna Karnamrita. A drugą Krishna Karnamrita. Yadyapi Bhagavat mein anekanek avatar Bhagavatam jest dokładny opis różnych awatarów Pana. Parantu Krishna lila kehna hi Bhagavat ji ka uddeshya hai. However, the aim of Srimad Bhagavatam is to describe the lilas of Sri Krishna. I w Bhagavatam są opisane wszystkie lile Kryszny, że Kryszna jest oryginalnym Bogiem. Mahaprabhu ji ka upadeshaye Krishna bhajan. Dlatego instrukcją Mahaprabhu jest to, aby śpiewać i medytować o Krishnie. Radha Madhav ki aradhana. Służba do Radha Madhavy. Radha Madhav ki aradhana. Śrīmad Bhāgavatam इस विषय में प्रमाण है श्रीमद् भागवत भक्त भागवत और ग्रंथ भागवत के अनुगत्य से ही ये उपासना आराधना होगी. Jedynie przez poleganie na Bhagavatam i pisma, które opisują te wszystkie wielkie osobowości
jesteś w stanie podążać tą ścieżką i zrozumieć proces. Esencja Bhagavata jest opisana w dwóch pismach: Krishna Bhagavatamrita i Brahma Samhita. Bhagavad Gita sar lekar ke hi bhakti rasamrita sindhu. Także Bhakti Rasamrita Sindhu jest esencją Bhagavatam. Chaitanya Charitamrita, Chaitanya Bhagavat. Chaitanya Charitamrita i Chaitanya Bhagavata. Itadi grantha ka varnan hai. It has a description of these granthas. Jaya Radha Madhava, Jaya Kunja Vihari, Jaya Radha. Służba Radzie Madhawie. Kuncha Bihari. Brajajana Ranjana. Girivara Dhari. Giridhari ka aradhana. We serve Giridhari. Służymy Giridhari. To Brajanila. कि पुष्टि के लिए श्री कृष्ण से ही बलदेव जी आए हैं बलदेव जी कहां से आए skąd pochodzi Baladeva? On pochodzi od Krishny. Shri Krishna mool hai one. Shri Krishna jest źródłem, jest jeden. Ekam eva ditiyam. Ishvara Parama Krishna Sachidananda Vigraha Anadiradir Govinda Sarvakarana Karanam. Baladev ji ka karma kya hai? And what is the work of Baladev? Jaka jest praca Baladevy? Sri Krishna ki seva karna. Serving Sri Krishna. Służenie Sri Krishna. Shri Krishna ki ichha ka purna karna. He makes all Shri Krishna's desires come true. On wypełnia wszystkie pragnienia Krishny i one stają się prawdą. Shri Krishna ki ichha ka purna karna hi Baladev ji ki seva. The service of Baladev. Służba Baladevy fulfilling all wypełnia wszystkie pragnienia Krishny. Baladev ji sandini shakti pradhan hai. Sandini shakti pochodzi od Baladevy. Adi shevak tatta bhi hai. Adi shevak. Is also adi sevak. On jest także adi sevaką. Adi bhakta tatta. Brajlila mein. In Brajlila. W rozrywkach we Vrindavanie, we Vrajalila, Baladeva, on przyjmuje rolę Gopala, chłopca pasterza. Dlatego we Vrajalila Baladeva nie posiada żadnej broni. We Vrajalili to jest taka rozrywka udawania bycia człowiekiem. Więc we Vrajalila Baladeva nie posiada żadnej broni. On posiada tylko
róg powoli, na którym gra. Or Sri Krishna ke prati vatsalya sneha hai. And towards Sri Krishna, he has vatsalya sneha. Sri Krishna względem Kryszny posiada vatsalya snehę. Myśli o Krysznie jako o swoim młodszym bracie. Sakya bhav bhi hai. He has sakya bhav. Posiada sakha bhavę, ponieważ grają razem, bawią się razem. Understanding. Rozumiesz to? Grają ze sobą jako przyjaciele i to się nazywa Sakya Lila. Ale także on jest jego starszym bratem i jego przyjacielem. Ale wewnątrz posiada Dasya Bhava. Baladeva posiada trzy bhawy. Trzy nastroje. Vatsalya. Sri Krishna mera chota bhai hai. Vatsalya, czyli jest, Krishna jest moim młodszym bratem. I czasami muszę go ukarać, muszę go pilnować. Krishna czasami obawia się go, ponieważ on jest jego starszym bratem. Ale także bawią się razem. W czasie Gaucharan. Ale wewnątrz jest bhava, dasya bhava, nastrój służby. W lilach z Dwaraki. Kiedy Baladeva przychodzi do matury i w maturze i Dwarace on posiada broń na swoich plecach. Broń. Posiada dwa rodzaje broni. Łuk, posiada łuk i sochę. Jedno do złapania, a drugą do uderzenia. Maczuga. Maczuga. A w lilach z Dwaraki? Oni zawsze walczą ze sobą. Dwaraka lila mein Sri Krishna ka 16108 wives hai. Krishna posiada 16108 żon. Sri Krishna's wife Dwaraka lila mein. To są rozrywki z Dwaraki. 16108 żon. Balaram ji ka bhi do patni hai, Revati Balarami. A Balarama posiada dwie żony. Parantu laksha hai Sri Krishna ki ichha ka purna karna aur Sri Krishna ki hi seva karna. Jakkolwiek jego celem jest wypełnić wszystkie pragnienia Kryszny i służyć Krysznie. Balasiada posiada tysiące imion. Jest także mantra do Baladewy i mantra Gayatri do Baladewy i ona opisuje jego wszystkie cechy. Jest inny sposób służy się Baladewie. Baladev ji paanch roop dharan karke seva Sri Krishna ki seva karte hai. Baladeva manifestuje siebie w pięciu formach, aby wielbić, aby służyć Krishnie. Baladev ji hai Adi Shankarshan, braj ke Balaram hai mool Balaram. Usse Dwaraka Mathura ka Balaram. Główny Balaram, jego źródło.
I oryginalny Balaram jest, pochodzi z Vrajadham. W Dwarace. W Dwarace i Maturze. On jest wtedy kshatrią, rycerzem, wojownikiem. I ubiera się w ten sposób jako wojownik. Ale to wszystko nie jest obecne we Vrajalila. Tam jest tylko zabawa i przyjaźń. Oni zawsze grają, bawią się. Nie wiem, Vrajalila, oni tylko bawią się. Tam nie ma zbyt wiele walki we Vrajalili. ब्रज के बलदेव से आया दारोका की बलदेव जी दारोका का बलदेव जी इस व्रजलीला बलदेवा व्रजलीला i z Baladeva pochodzi z Vrajalili i z tego miejsca pojawia się w Dwarakalili jest Sankarshanam दारोका के बलराम जी से वैकुंठ का चतुर्भुह का बीच में जो संकर्षण I z Dwarakadi, z Dwarakadisha, Balaram z Dwarakadish, pochodzi Sankarshan. W Dwarace jest także, jest cztery rodzaje. Vasudeva, Sankarshana, Pradyumna i Aniruddha. I te cztery formy są obecne na Vaikunthach. Vasudeva, Sankarshan, Pradyumna i Aniruddha ji. Vaikuntha ka Sankarshan ji aaye. I oni są, te formy są obecne na Vaikunthach. Vaikuntha ka Sankarshan ji se Karanarnavshai Mahavishnu aaye. Karanakshai Vishnu pochodzi od Sankarshany. Jo Vaikuntha Brahmanda ka malik hai. A Kshardakashay Vishnu jest mistrzem, właścicielem, mistrzem świata, panem świata. A Sankarshan, manifestacja z Vaikunth, Baladevy, z Vaikunth, jest jedną z form pana. Jest jedną z czterech form manifestacji Pana. I od niego pojawia się Karanakshay Mahavishnu. To jest pierwszy Mahavishnu. Który odpoczywa na wężu Ananta Shesha. Unki nidra hi pralaya hai aur unka jagna hi srishti hai. I kiedy on śpi, świat jest zniszczony, a kiedy budzi się, świat pojawia się ponownie. Jab Karanarnavshai Mahavishnu so gaye sleeping now. Kiedy Karanakshay Vishnu śpi, to samasta brahmanda, wtedy cały wszechświat jest zniszczony. Widzieliście taki obrazek? Jest obraz, który to przedstawia. I tysiące wszechświatów, emanują z jego ciała. Karanakshay Vishnu oddycha, wydycha powietrze, wtedy tysiące powietrz, tysiące wszechświatów pojawiają się z jego ciała. A kiedy wdycha, wtedy te wszystkie wszechświaty wracają do jego ciała z powrotem. I Karanakshay Vishnu jest wszystkim.
koti brahmanda ka malik hai. On jest panem Bogiem wszystkich tysięcy światów. I w Karanakshay Vishnu, Mahavishnu, do każdego wszechświata pojawia się inny Mahavishnu i rządzi tym wszechświatem. अनंत कोटि यूनिवर्स में अनंत कोटि ब्रह्मांड में अनंत कोटि महाविष्णु प्रवेश कर गया ये महाविष्णु का नाम है गर्भोदय कोसाई महाविष्णु I są tysiące wszechświatów i do każdego z nich wchodzą tysiące Mahavishnu i oni nazywają się Garbhodakshay Vishnu. I on wchodzi do każdego indywidualnego wszechświata. And now he is called wtedy nazywa się Garbhodakshay Mahavishnu. Karanakshay Vishnu jest jeden. Garbhodakshay Mahavishnu jitne brahmanda univers hai utna ek anant koti. Ale Garbhodakshay Vishnu są tysiące. Każdy wszechświat posiada jednego Mahavishnu. Garbhodakshay Vishnu वाटर से भरा हुआ है Why is he called Garbhodakshay? Dlaczego on się nazywa Garbhodakshay Vishnu? Ponieważ połowa wszechświata jest wypełniona wodą. Udak shabd ka arth hai water. Udak means water. Udak means woda. बीच में यूनिवर्स का बीच में जो वाटर है उसमें शयन किया है. I Mahavishnu, kiedy odpoczywa na tej wodzie, dlatego nazywa się Garbhodakshay. Garbhodakshay Mahavishnu ke yase ek lotus nikla. I z jego pępka wyrasta lotus. Ye lotus mein Brahma ka janma hua. I w kwiecie tego lotosu jest, rodzi się Brahma. लोटस का वो जो नल है उसमें ही सब सुसज्जित है इनसाइड. I 14 poziomów świata i one są zbudowane na podstawie tego lotosu. Pod spodem atal, bital, rasatal, talatal, mahatal, patal. Poniżej są piekielne planety. Jest 14 poziomów. Tak jak w budynku mamy 14 pięter. Rozumiesz to? Po środku. Na środku jest ten świat. Ten świat znajduje się w środku tego wszechświata. Niche bhi kabhi kuch hai. There are a lot of things down. Jest wiele rzeczy poniżej i powyżej, a my jesteśmy w środku. Acha, is world mein bhi ek sagar hai. One ocean. And there is an ocean in this world. I także znajduje się ocean w tym wszechświecie. Ye to sab salted water hai. Jitne sagar hai, sea hai. Wszystkie oceany w tym świecie, wszystkie oceany mają słoną wodę. इस वर्ल्ड में भी एक सागर है जिनका नाम है खीर सागर. Ale także jest ocean w tym świecie, który nazywa się Khir Sagar, który jest wypełniony mlekiem, że woda jest jak mleko. Khir Sagar. Nazywa się to Khir Sagar. Us Khir Sagar mein bhi Garbhodakshay Mahavishnu ek murti prakash karke sayan lila कर रहे हैं विश्राम लीला इसलिए खीरोदकशाय महाविष्णु. I Garbhodakshay Mahavishnu, jedna z jego mach z manifestacji jest Khirogatakshay Vishnu, który odpoczywa na tym Khir Sagar, na tym oceanie mleka.
তো ক্ষীরোদকশাই মহাবিষ্ণু সে সমস্ত অবতার হতায় ওয়ার্ল্ড মে জিতনে অবতার হতায় ই অড নিগো ক্ষীরোদকশাই মহাবিষ্ণু সে Każdy pochodzi, awatar, każda inkarnacja w tym świecie pochodzi. Od Garbhadakshaya Vishnu pochodzi Brahma, a od niego pochodzi Mahadeva Shankara. And also Brahma has I także Brahma sons. Posiada wiele synów. Sam Prajapati aaye, manushya aaye, Swayambhu Manu. Bhagavad Ji ka history dekhiye. Wszystkie janavi, wszyscy ludzie, cała ludzkość pochodzi od niego. Bhagavatam opisuje to w szczegółach. In the second and third parts of Srimad Bhagavatam, this is described. W drugiej części pieśni Bhagavatam jest to opisane. हार्ट में इनसाइड में खिरोदक्षाय महाविष्णु एक स्वरूप में विराज रहे हैं ये परमात्मा रूप में I także खिरोदक्षाय विष्णु pojawia się w sercu każdego I ta forma nazywa się परमात्मा dusza najwyższa खिरोदक्षाय महाविष्णु का ही मूर्ति है and this is the deity of I to jest bóstwo खिरोदक्षाय विष्णु ये पूरा ब्रह्मांड गर्भोदकशाय महाविष्णु का ही मूर्ति है and this entire universe I w krzymszym świecie jest bóstwo Garbhadakshaya Vishnu avatar bhi anek prakar ke hai and avatars I avatarzy avatary pochodzą mają swoje formy pierwsze chodzą purusha avatary तीन प्रकार के महाविष्णु एंड देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ ये सोन थ्री रोजाय महाविष्णु शाय गर्भोदकशाय खिरावदीशाय सोन थ्री रोजाय महाविष्णु आफ्टर गुणावतार później pochodzą गुणावतार सेकंड अवतार इज गुणावतार ब्रह्मा जी शंकर ब्रह्मा शंकर विष्णु जी ई विष्णु आफ्टर सप्तावेश अवतार później są सप्त अवतारे शनकादि पृथुजी नारदजी परशुरामजी वेदव्यासजी ये सब सप्तावेश अवतार तो सो सप्तावेश अवतार आफ्टर लीला अवतार अ później przychodzą लीला अवतारे मत्स्य कूर्म वराह नृसिंह वामन जग्ग जग्ग ऋषभदेव अनेक अनेक अवतार भागवत जी में 24 अवतार्स I Bhagavatam jest opisane 24 rodzaje awatarów राम जी I pojawia się Rama Balaram ji Balarama Buddha ji Buddha Kalki Pralaya payati jale dhritavana shivedam Vihita vahitra charitra makhedam Keshava dhrita meena sharira Jaya jagadisha hare Jaya jagadisha hare Tavakara kamala vare नखमद्भुत श्रृंगम दलित हिरण्यकशिपुतनुभृङ्गम केशवधृत नरहरिरूप जय जगदीश हरे और एक अवतार है जो जुग जुग में आते हैं उनको जुगावतार कहते हैं सो तक जो अवतार które pochodzą specjalnie dla nas nazywają się yuga avatarami w każdej judze और एक अवतार है w każdej judze przychodzą awatary उनको कहते हैं शक्तावेश मनवंतर अवतार अलग अलग नाम से मान एक अवतार होता है I także jest manvantara avatar Manvantara avatar. There are various types of avatars.
परंतु सब कुछ कहां से आ रहा है बोल आ रहे हैं बोले बलदेव जी से Ale skąd one wszystkie pochodzą? One wszyscy pochodzą z Baladewy, który jest ich źródłem. Sri Krishna is president. A Krishna jest prezydentem. All avatars. A wszystkie awatary. Ministers. Są jak ministrowie. Sri Krishna praj aate nahi. Baladev ji, Prime Minister, yes. Shri Krishna doesn't come himself. No, Krishna nigdy nie pojawia się samotnie. Baladev ji se sab kuch sanchalan ho raha hai. Baladev ji sab kuch sanchalan kar rahe hai. Everything comes from Baladev. Wszystko pochodzi od Baladewy. I Baladewa opiekuje się, dba o wszystko. Baladev ji ki ek murti hai Anantadev. And one of Baladev's manifestation is Anantadev. I kolejną manifestacją Baladewy jest Anantadev. There's a big snake, white snake. To jest Anantashesha, wielki wąż, biały wąż. Shesh. Aur Sheshdev ji ka hi aur ek murti hai Garud ji. And the manifestation of Anantashesha is Garuda. A manifestacją Anantashesha jest Garuda. Baladev ji dham roop mein bhi seva kar rahe hai. Baladev has Shandini Shakti. I posiada Shandini Shakti. Baladev ji se dham. I on także manifestuje się jak się manifestuje się także osobiście jako dham, jako święte miejsce. Dlatego Baladeva jest wszystkim. Baladev ji se sab kuch aaya. I wszystko pochodzi od Baladewa. Adi bhakta, adi sevak. On jest Adi Bhaktą, pierwszym sługą. Ye to avatar ka baat gaya. Now we have discussed about avatars. I w ten sposób rozmawialiśmy o awatarach. Ale on także przychodzi jako acharya i to albo wielbiciel. Avatars also come as acharyas. I awatary także pojawiają się jako acharyowie, jako nauczyciele duchowi. The Lord also comes in the form of devotee. I Pan pojawia się również w formie swojego wielbiciela. I przychodzi jako guru, jako duchowy nauczyciel. Krishna Shakti Vinana hai tar pracharan. Guru rup mein bhi, bhakta rup mein. So he comes as a guru and as devotee. On pojawia się jako guru i jako jego wielbiciela. Bhagwan hi aate hai granth roop mein. And the Lord comes as scripture. I Pan Bóg pojawia się jako Pismo Święte również. Vigraha roop mein aate hai. He comes as deities. Pojawia się jako bóstwo. Deity bhi to unka avatar hai. Deities are the avatar of the Lord. Bóstwa są awatarami Pana. Mantra jab karte, Gayatri jab karte, mantra roop mein. I pojawia się jako mantra. Mantra, którą powtarzamy, Gayatri mantra. Kali yug mein naam roop mein, naam, ye Hare Krishna Mahamantra roop mein avatar hai. I w Kali Yudze pojawia się jako im, jako święte imię, jako mantra Hare Krishna. महामंत्र रूप में भी तो अवतार है नाम होइते हाय सर्व जीवेर विस्तार महामंत्र रूप में अवतार भागवत जी रूप में अवतार विग्रह रूप में अवतार गुरु रूप में अवतार आचार्य रूप में अवतार Pojawia się jako acharya, jako guru, jako Bhagavatam, jako bóstwo, jako święte imię i to wszystko pochodzi od Balaramy. परंतु बलराम जी का ब्रज लीला महाविष्णु रूप में लीला Gdziekolwiek Balarama wypełnia swoje rozrywki we Vrajadham i także czy w Mathurze czy w Dwarace. परंतु बलराम जी आज नित्यानंद प्रभु के रूप में आए हैं Gdziekolwiek to się odbywa I on także pojawia się później jako Nityananda Prabhu. Now Sri Krishna is dlatego Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu. Dlatego on później jest Gauranga Mahaprabhu. Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu Gauranga Mahaprabhu. Ye vishesh Kali Yuga hai.
And this is a special I to jest specjalna, to jest specjalna Kali Yuga. To jest specjalna Kali Yuga, gdzie Nityananda Prabhu pojawia się jako... Gdzie Balarama przychodzi w formie Nityanandy. I przychodzi blisko nas, jako Nityananda Prabhu. Balaram ji, now Nityananda Prabhu. I teraz Balarama staje się Nityanandą Prabhu. Ewam Mahavishnu ji, now Advaita Acharya Prabhu. A Vishnu pojawia się jako Advaita. Understand me? Rozumiecie? Ha ha Prabhu Nityananda Premananda Sukhi Kripavalokana karo, ami varo dukhi, daya karo sitapati, advaita gosai, tava kripavale pai, chaitanya nitai. Radharani Kadadhar Pandit Goswami Rupme aaye hai. Radharani came as Gadadhar Pandit. Radharani przychodzi jako Gadadhar Pandit. Radharani aayi Gadadhar Pandit Goswami ji ke roop mein. Radharani przychodzi w formie Gadadhara Pandita. I Srivas przychodzi, jest, to jest Narada Muni. A Lalita, Vishakha, Chitra, Ashtashakhi, i Ashtashakhi pochodzą w formie jako Ashta Mahantów. Radharani posiada 8 głównych manjari. To jest 8 Goswamich. Rupa Manjari, Rupa Goswami jest Rupa Manjari, Lavanga Manjari jest Sanatanam Goswamim, Rati Manjari jest Raghunatham Dasam Goswamim, Rasa Manjari jest Raghunatha Bhatta Goswamim, Guna Manjari jako Gopala Bhatta. Vilasa Manjari jako Kasturi Manjari jest Krishna Dasam Kaviraja. Sab Braj Lila ke parikar Gaur Lila me aaj Navadvip Lila me sabke sab aaye hain. I wszyscy towarzysze z Vrindavan przychodzą do Navadvipy. Isiliye aaj Bhagavan ji samajna, Gita ji samajna. Dlatego zrozumienie Bhagavad Gita i Bhagavatam i zrozumienie Vraja Lili w ten sposób staje się łatwe. To nie było łatwe wcześniej. To jest niezwykłe Kali Yuga, której możemy to zrozumieć. Aaj Mahaprabhu ji, Nityananda Prabhu ji kya diya na Radha Madhav ki aradhana. Teraz Mahaprabhu daje nam tą medytację Radha Madhavie. Isiliye Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Sri Vashadi Gaur Bhakta Vrindaye Panchatattva. ये पंचतत्व भगवान का नाम लेना उन उनकी डिटी को सेवा पूजा करना. That is why we chant the panchatattva mantra. Dlatego intonujemy panchatattva mantra i wielbimy bóstwa panchatattva. Panchatattv ka hi mantra gayatri jap karna. And we chant the mantra. Intonujemy mantra i gayatri mantra. Nityananda Prabhu's mantra, mantry do Nityanandy, Gayatri do Nityanandy. Advaita Prabhu's mantra, mantry do Nityanandy, Gayatri do Nityanandy. I do Gandhar Gayatri daily. I do Gadadhara. I intonujemy to codziennie. And Gurudev. I do Guru.
Gurudev ka mantra, Gurudev Mantra do guru i Gayatri do guru is Navadvip dham. To opisuje Navadvip dham. And Vrindavan dham. A Vrindavan dham. Sri Guru Manjari ki mantra, Guru Manjari ka mantra, Guru Manjari ka Gayatri. Mamy Guru Manjari mantra i Guru Manjari Gayatri. Sri Krishna mantra. Sri Krishna mantra i Krishna Gayatri. Radha mantra. Radha mantra i Radha Gayatri. Shokhiyo ka mantra, Lalita Shakhi ka mantra, Lalita Shakhi ka Gayatri. Mantra do Lalita Shakhi Gayatri do niej. Ananda Manjari mantra i Gayatri. Rupa Manjari mantra i Gayatri do Rupa Manjari. 24 mantry. Aur bhi hai. Vrindaji ka mantra, Vrindaji ki Gayatri, Purnamashi ji ka mantra, Purnamashi ji ki Gayatri. Mantra do Purnamashi. There are even more mantras. Nawet jest więcej mantr. Dekhiye, granth mein dekhiye. You can read it in the granth. Możesz przeczytać je w Pismach Świętych. To ye sab mantra Gayatri ko jap karna hai, evam Vrindavan lila mein mahamantra ka jap karna hai, mahamantra ka sankirtan karna hai. Dlatego powinniśmy intonować wszystkie te mantry, Gayatri mantry i także intonować święte imię Hare Krishna. Nityananda param karunamaya hai, guru rup mein aaya hai. Nityananda Chandra jest tak łaskawy, że on przychodzi. Że przychodzi i pojawia się jako nasz guru. Krishna przychodzi jako Mahaprabhu. Sab parshad bhakta guru rup mein. Devotee to guru hote hain. A Mahaprabhu i Nityananda Prabhu Advaita, oni przychodzą jako nasi guru. A wszyscy wielbiciele są naszymi duchowymi nauczycielami. Wszyscy towarzysze Mahaprabhu są naszymi guru, naszymi przewodnikami duchowymi. Mahaprabhu is everyone's guru. Mahaprabhu jest guru wszystkich. I wszyscy towarzysze Mahaprabhu. Wszyscy są naszymi guru, naszymi przewodnikami. I główny pisarz i autorytet naszej sampradayi. I ten, który dał nam przykład, jak należy wykonywać praktykę medytacji, to jest sześciu Goswami. I to jest, oni pokazują, jaka jest droga dla nas. Bande rupa sanatanam raghu jugau Sri jiva gopalakau Sri chaitanya manohishtam sthapitam jena bhutale Soyam rupa kadamaiham dadati shapadantikam. महाप्रभु जी का कहना है, महाप्रभु जी को चरण आश्रय किया जाए, if we take the shelter of Mahaprabhu, jeśli przyjmiemy schronienie lotosowych stóp Mahaprabhu, Nityananda Advaita, चरण आश्रय करने से सब महाप्रभु के चरण में समर्पण कर देंगे. Jeśli przyjmiemy schronienie lotosowych stóp wszystkich towarzyszy Mahaprabhu i wszystkich jego wielbicieli, wtedy w łatwy sposób osiągniemy lotosowe stopy Mahaprabhu. I wtedy Mahaprabhu oferuje nas do lotosowych stóp Radharani. Poprzez łaskę Mahaprabhu osiągniemy Radharani. A poprzez łaskę Radharani będziemy w stanie osiągnąć Krishna. I to jest sposób. To jest nasz proces. Radharani param karunamayi hai. Radharani is full of mercy. Radharani jest pełna łaski. Radharani ko koi nahi jante the.
Ale wcześniej nikt nie wiedział nic o Radharani. Nikt nie wiedział nic o Krishnie. First time nirakar brahma ko hi sab jante the. W przeszłości każdy wierzył, że Bóg jest bezforemny. After Narayan ko jante the. And then they knew I wtedy, about Narayan. Wtedy dowiedzieli się o Narayanie. Mahadev ko jante the, demigods ko jante the. They knew Mahadev and they knew poznali Mahadevę, poznali półbogów. Lakshmi ji ko jante the. Poznali Parvati i Lakshmi. Now this time is special Kali Yuga. To jest bardzo niezwykła Kali Yuga, w której żyjemy teraz, ponieważ przyszedł Mahaprabhu. Wcześniej nikt nic nie wiedział na temat bhakti. Każdy wiedział o gyanę, o jodze, o karmie. Ale teraz but this time is only bhakti. Wcześniej była karma, gyana i yoga, teraz jest tylko bhakti. Ewam Radha Madhav ki upasana aradhana. I wielbimy Radha Madhava. W Vrindavan i w Mayapur. Navadvip dham. Radharani param karunamayi. Radharani jest pełna łaski. Ona jest Karunamayi. Ona ma więcej łaski w sobie i miłosierdzia niż Krishna. Radharani ko pranam karne se hi chinta mani pranamata pranam karne se hi Radharani ki kripa ho jayegi. Nawet przez składanie pokłon w Radharani możemy otrzymać jej miłosierdzie. Kiedy składamy pokłony do Radharani, wszystkie pragnienia w naszym sercu są spełnione, otrzymasz wszystko, jedynie poprzez składanie pokłonów Radharani. Sri Krishna ke jitne wives hai, Bhagavat Swarup ke Anantagati Narayan, Har Narayan ke paas hi to Lakshmi ji hai. All of the wives of Sri Krishna and all Shankar the wives of Sri Krishna's forms. Parvati ji hai. Every Narayana has a Lakshmi and Shankar has Parvati. Każda forma Boga posiada swój żeński odpowiednik. Narayan posiada Lakshmi. Narayan to Lakshmi ji bhi to Anantakoti. Every universe has. Każdy wszechświat posiada Narayana. I także i jemu towarzyszy Lakshmi i ona i istnieje w każdym wszechświecie. Po prostu rozmawiamy o tym, jak Balarama pochodzi od Kryszny, a wszystkie awatary pochodzą od Balaramy. Więc Kryszna jest źródłem wszystkiego w ten sam sposób. Radharani jest źródłem wszystkich Shakti. Energii. Tak jak światło albo słońce, światło słońca, skąd pochodzi? Skąd ono pochodzi? Ono pochodzi ze słońca. A ciepło pochodzi ze słońca, z ognia. I każda, cała łaska, miłosierdzie. I skąd ono pochodzi? Ono wszystko pochodzi od Radharani. Radharani jest źródłem wszelkiej energii. W ten sam sposób. Krishna jest źródłem wszystkich swarup. W ten sam sposób. W ten sposób źródłem wszystkich shakti, wszystkich energii jest Radharani. Radharani se sab kuch, karuna bhi, kripa bhi, ek energy hai, mercy bhi one energy. Mercy is also. Łaska jest także energią. Kaha se aa rahi hai, bole Radharani se. I skąd ona pochodzi? Ona pochodzi od Radharani. Sri Guru me, Vaishnav me, devotee me, jo karuna hai. The mercy that is in. Łaska, która pochodzi, jest w guru, w wielbicielach. Jo mercy hai, ye bhakti maharani ke karan ye mercy hai. To łaski pojawia się, ponieważ istnieje bhakti maharani. Shri Guru Charan Padma Keval Bhagati
sadhu bhav. Sri Gurudev ka hridaye heart, Bhakti Maharani ka house. Serce Twojego Guru jest pałacem, jest źródłem, w którym istnieje Bhakti Maharani. I Bhakti to łaska. I ona pochodzi z Bhakti Maharani i ona jest miłosierdziem. Jeśli masz Bhakti, jeśli posiadasz Bhakti, jeśli tylko ktoś posiada łaskę, jeśli nie posiadasz bhakti, nie jesteś wielbicielem. Pieniądze nie zdradzą ci tego. Jeśli nie masz pieniędzy, nie możesz być zwany bogatym człowiekiem. Pieniądze w nieruchomości. Jeśli masz pieniądze albo nieruchomości, jesteś zwany jako bogaty człowiek. Jeśli masz bhakti wewnątrz siebie, wtedy to jest energia. Jeśli masz, posiadasz bhakti, dlatego jesteś wielbicielem. Wtedy bhakti przebywa w twoim sercu. I dlatego dokładnie dojrzały wielbiciel jest Guru. Guru jest Słońcem i Księżycem. Guru jest naszym ojcem i matką i nauczycielem i wszystkim. Jeśli posiadasz wiedzę, jesteś zwany profesorem. Jesteś nauczycielem. Jeśli masz dziecko, syna albo syna, jesteś ojcem albo matką. Jeśli ktoś nie ma dzieci, nie może go nazywać rodzicem, matką, ojcem. To isliye bhakta guru devotee acharya ye shabd ka mool hai bhakti. Więc znaczenie wielbiciela, achari i guru jest bhakti. To jest to, co ich łączy. To jest to, co go łączy. A bhakti jest energią. I bhakti daje łaskę. Dlatego mówimy patitanam pavanebhyo. Jeśli ktoś nie ma bhakti, więc jakie jest źródło jego łaski? Kto uratuje upadłych? Patit znaczy biedny. I Patit Pavan jest ten, który pomaga biednym ludziom i upadłym. I ten ktoś jest biedny, bogaty. I am poor man, Krishna, Krishna, Vali, Dhai, Tavo, Pachi, Pachi. To Radharani, Karuna, Moi, Samasta, Marci, kaha se a rahi hai, bole Radharani se. So where does all this mercy come? Więc skąd pochodzi to całe miłosierdzie? Ono pochodzi od Radharani. Karuna, Krishna, hi, chate hai. Nawet Shri Krishna, pragnieniem Shri Krishna jest to, aby uzyskać łaskę Radharani. Samasta Shri Krishna Priyashi, Shri Krishna's wife and Shri Krishna Shakti, okay, beech mein Radharani sarvopari. Poprzez wszystkimi żonami Krishna i jego ukochanymi, Shakti Radharani jest najwyższa. Ona jest klejnotem. Churamani, ba? Ona jest klejnotem królewskim, najważniejszym klejnotem w koronie. Brajanagari naam churamani. Brishabhanu Maharaj ka kulme Radharani ka janma hua. Isiliye Radharani ka ek naam Varshabhanavi, Brishabhanu Nandini. Radharani jest zwana także Varshavani, ponieważ urodziła się w rodzinie Vrishabhanu Maharaja. Radharani, Vrishabhanu Nandini. Vrishabhanu Nandini, ukochana króla Vrat. Nikunja Bhushamani.
निकुंज को भूषित करने वाली है राधारानी, इसलिए निकुंज का भूषामणि ona jest głównym, ona jest głównym dekoracją kundży, ona jest głównym pięknem, źródła piękna w kundży i w lilach. Nikunja Bhushamani ewam Shamsundar ko shanti dene wali, ananda dene wali. And she is the only one who gives peace. I ona jest jedyną, która daje szczęście i spokój Krishnie. If Radharani isn't there, jeśli nie ma tam Radharani, to Krishna ki lila hogi nahi. Vrindavan lila hogi nahi. Won't have his lilas. Czyli Krishna nie odbywa swoich lil z Vrindavan. One nie byłoby w ogóle żadnych lil, żadnych zabaw bez energii. Kuch work, kuch play ho sakta hai. Can there be any work or any play? Nie byłoby żadnej gry, ani żadnej zabawy, żadnych rozrywek, ponieważ nie byłoby tam żadnej energii. Nic by się nie... Czy cokolwiek by się tam wydarzyło? Jeśli masz ciało, ale nie byłoby energii w tym ciele, to byłoby martwe ciało. To Radharani nie jest, to kisi bhi lila hi hogi nahi. Srishti lila, samsar lila, nitya lila. Jeśli Radharani nie istniałaby, nie byłoby żadnego rodzaju lila. Sha, shamo, kamovar, santi, mani. Nikunja, bhusha, mani, ridaya, samputa, san, manir, na. Mani means jewel. Radharani, hum logon ka ridaya, ridaya ka, yaha ka. Radharani. Radharani jest klejnotem naszego serca. Your heart jewel. Ya necklace hota nahi na? Just like some people wear necklaces. Tak jak niektórzy ludzie noszą naszyjniki. Locket hota nahi. Hridaya bhushamani, hridaya samputa san manir na. Radharani ki kitni kripa karuna. Radharani gives so much mercy. I Radharani daje tak wiele łaski. Sri Krishna ki kripa hi, Sri Krishna ki sakti hi Radharani. And all of Sri Krishna. Radharani se kripa. I cała łaska Krishny pochodzi z Shakti. I to wszystko pochodzi od Radharani, wszystko pochodzi od Radharani. Krishna hai san. Krishna posiada syna. Krishna jest jak słońce, a Krishna, a Radharani jest jak światło. Jeśli nie ma światła, to mamy ciemne słońce. Czy to może być prawdą? Czy istnieje ciemne słońce? Jeśli jest ogień, Krishna jest ogniem. Radharani is hot. A Radharani jest ciepłem. So fire hai, coal fire hoga. Czy znacie słyszycie o zimnym ogniu, if it doesn't have any heat, który nie posiada żadnego ciepła w sobie? Sri Krishna is eyes. Radharani hai cold. Krishna jest lodem, a Radharani jest chłodem. Sri Krishna is milk. Krishna jest mlekiem. Radharani hai white color. A Radharani jest białym kolorem tego mleka. Understanding? Rozumiecie? Sri Krishna is rose. But red color ewam smell. Krishna jest różą, ale zapach i czerwony kolor to jest Radharani. Radharani jest czerwonym kolorem i zapachem. Jeśli róża nie posiada koloru i smaku, jakie ma znaczenie? Isliye Sri Krishna hai Shaktiman aur Radharani hai Shakti. Więc Krishna jest Shaktimanem, a Radharani jest Shakti. Sri Krishna is sandal. Krishna jest sandałem, Radharani is good smell. A Radharani jest zapachem tego drzewa sandałowego.
Rozumiesz to? Isliye Radha Madhav ki aradhana. That is why we worship Radha Madhav. Dlatego wielbimy Radha Madhava. Ebam panchatattvak nitai go sundar ki aradhana. And worship panchatattva. I wielbimy panchatattva. Sri Krishna ke samip mein bhi yahi prarthana hai now praying je Radharani ke lotus feet mein bhakti dijiye. I modlimy się do Śri Krishna, aby osiągnąć lotosowe stopy Radharani. Kiedy będę przyjacielem Radharani, kiedy będę mógł jej służyć. I chcemy być sługą Mahaprabhu i służyć Jemu. Ponieważ są dwa dham, dwa święte miejsca, dwa imiona. Dwie swarupy. Jedną pierwszą jest Vrindavan. Najpierw na Wadwi, a później Vrindavan. Najpierw na Wadwi, a później Vrindavan. Po prawej stronie jest Mahaprabhu, po lewej jest Radha Madhava. Najpierw Navadvip, a później Vrindavan. Dwa rodzaje lila. Dwie formy. Rozumiesz to? Ye sab samajhne ke liye Bhagwat ji aur Goswami granth ko adhyayan karna. In order to understand all this, i teraz możesz to zrozumieć to wszystko. Itna sahaj hai, saral hai, jo hum class se, listening se, sab kuch samajh mein aa jayega. Saral hai, difficult nahi. In order to understand all of this, we must study. Aby zrozumieć to we właściwy sposób, powinniśmy studiować Bhagavatam i Pisma Goswamich. I poprzez słuchanie Harikata w łatwy sposób możesz zrozumieć ten temat. Everything is in granthas. Wszystko jest w Pismach Świętych. Kathami. W katha, w mowie. Aur samasta energy Hari naam mein hai. And all of the energy is in Hari. I cała energia jest w świętym imieniu. In mantras. W mantrach. Grantha naam evam mantra evam bhakto devoti ko pakariye. So you must grasp all the books. Więc powinieneś dostać wszystkie pisma, wszystkich wielbicieli, wszystkie mantry, wszystkie całe święte imię. Devotee and deity. And dhamma. Sab kuch isme hai. It is treasury. Dlatego mamy wszystko, jest w tym. Treasury. To jest skarb. Our bank. Understood.